Witajcie! Dziś o ręcznie robionej roślinie. W 2006 roku pokazano ją po raz pierwszy, a więc dzisiaj ma już 11 lat. Historia tej rośliny jest zupełnie inna niż całej reszty roślin akwarystycznych. Otóż w 2006 roku nikomu nieznany Chińczyk z Hongkongu, niejaki Jackie Chan, wybrał się do Singapuru. Flaga Singapuru jest odwrotna do naszej, czyli jest czerwono-biała i w lewym narożniku ma półksiężyc i pięć gwiazdek. Singa to lew, a pura miasto. Więc w Singapurze lew Simba nazywa się Singa Simba, czy jakoś tak, a brzydkie miasto, pura bura. Singapur leży na krańcu Półwyspu Malajskiego i jest państwem miastem, podobnie jak Watykan. I tyle z geografii. No to mały rys historyczny. Ok, nie przeginam. Otóż w tym właśnie Singapurze w 2006 roku Jackie Chan trenował do roli w filmie Godziny Szczytu 3. Podobno zdenerwowany tym, że nie wychodzi mu jakaś sztuka kaskaderska, wyciągnął z hotelowego akwarium roślinę o nazwie łacińskiej Echinodorus angustifolius. Zabrał do pokoju i używając sztuki kung fu, tak ją rolował, rolował i rolował, że aż zrolował liście. A potem, kiedy zorientował się, co zrobił, cichaczem zszedł do holu i wrzucił z powrotem roślinę do akwarium. Tak powstała nasza omawiana dziś roślina, czyli Echinodorus angustifolius Vesuvius. Vesuvius, jak zapewne wszyscy wiedzą, to wulkan we Włoszech w okolicach Neapolu. To ten sam wulkan, który zlikwidował Pompeję. Ostatni raz wybuchł w 1944 roku, więc w każdej chwili może mu się czkawką odbić. Co ma wulkan Wezuviusz do naszego Echinodorusa? Otóż liście żabinicy Wezuvius przypominają kształtem dymy wydobywające się z krateru. Oczywiście jest to bardzo naciągana teoria, ale czemu nie? Ja nigdy nie widziałem na żywo wezówiusza, więc nie wiem czy przypomina, ale nazwa jest chwytliwa i łatwo ją zapamiętać, podobnie jak Trinitrotoluen. No proszę, trochę akwarystyki, a ile już wiedzy przyswoiliśmy. Tak naprawdę Vesuvius to hybryda wyhodowana w Singapurskim ośrodku badań nad skręcalnością liści w warunkach prawie próżni. Wszyscy wam powiedzą, że przypomina nużańca, czyli walisnerię. I ja też wam powiem: ta roślina przypomina walisnerię, czyli nużańca, ale tylko przypomina. Walisneria, nawet ta skręcona, ma trzy cechy, których nie powtarza omawiany dziś Wezuvius. Po pierwsze, od początku wzrostu ma w większości proste liście, które w miarę czasu ulegają skręceniu, a Wezuvius jest od początku skręcony. Po drugie, rośnie spokojnie do metra albo i więcej długości, a nasz Wezuviusik tylko do 20-30 cm. No i na koniec walisneria wypuszcza kłącze z sadzonkami po podłożu, a Wezuvius do góry. A to wszystko oznacza, że w urządzaniu akwarium żabienica Vesuvius jest po prostu rewelacją wygląda świetnie z tymi swoimi poskręcanymi pionowymi liśćmi. Rośnie nisko, więc nie trzeba jej przycinać, co w wypadku walisnerii jest praktycznie niemożliwe. Nie, że fizycznie niemożliwe. Nie ma takiej rośliny, której nie da się ciachnąć nożyczkami. Tylko przycięta walisneria wygląda już bardzo nienaturalnie, a jeśli jej nie przytniemy, to decydujemy się na półtora metrowej długości liście. No i to co wkurza akwaskajperów, czyli zupełnie niekontrolowany rozrost walisnerii. A walisneria lubi się rozłazić po całym zbiorniku, a wezuwius nie bo jego kłącza kierują się pionowo w górę i łatwo jest je odciąć od rośliny. Żabienica, czyli Echinodorus vesuvius to roślina drugiego planu, w mniejszych zbiornikach trzeciego. Udaje się w temperaturach od 20 do 30 stopni Celsjusza, czyli mamy duże pole do popisu. Nie jest rośliną specjalnie wymagającą. Oprócz dobrego światła powyżej 0,5 W na litr, i jakieś dobre podłoże i vesuvius będzie śmigał jak dziki. Z moich obserwacji wynika, że faktycznie światło ma dla tej rośliny duże znaczenie, więc nie zacieniajmy jej, nie sadźmy pod roślinami szybciej rosnącymi. Bezowio zrośnie średnio szybko. U mnie trochę wolniej niż średnio, ale nieopatrznie właśnie pozwoliłem mu być kilkukrotnie zarośniętym przez inne rośliny. Kilka razy musiałem go przesadzać, żeby dać mu więcej wolnego miejsca na rozwój. Pewnie to jednak odczuł i nie rozszalał się ze wzrostem, ale i tak wygląda rewelacyjnie jak na te maniany, które z nim robiłem. Swoim kłączem też mnie zaskoczył, bo wypuścił je daleko za innymi roślinami i nagle zobaczyłem młode rośliny, które pojawiły się na czubku kłącza, które położyło się na tafli wody. Rozmnaża się go właśnie z kłączy. Można kłącze przygiąć do podłoża i przygnieść na przykład kamykami, albo... Przymocować w inny sposób, aby młode rośliny się ukorzeniły. Można też, tak jak ja, bezczelnie odciąć kłącze, podzielić na poszczególne rośliny i posadzić tam, gdzie chcemy. Liście są jasnozielone, więc dobrze kontrastują zarówno z roślinami czerwonymi, jak i tymi ubarwionymi ciemną zielenią. Co do wody, to jest tolerancyjnym chwastem. Daje sobie radę w różnych warunkach, szczególnie rośliny przyzwyczajone już do wody, a nie te schodownie emersyjnej, które mogą zareagować negatywnie na nasz skład i rodzaj wody. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, żeby uważać, w czasie zakupu i raczej kupować duże sadzonki, no chyba, że od sprawdzonego sprzedawcy bo małe sadzonki łatwo pomylić z walisnerią. Choć dla kogoś, kto już ma obydwie te rośliny w zbiorniku, nawet małe egzemplarze są do rozróżnienia. Ale nieuczciwy sprzedawca może Wam wetknąć walisnerię i potem będziecie się dziwić, dlaczego Wasz wezuwius ma proste liście i tylko kilka spiralnych. Więc podpowiadam, znalezienie u wezuwiusa prostego liścia to duża sztuka, choć to się zdarza. Ale to jest 1 na 100. U Walisnerii, szczególnie małej, jest to dokładnie odwrotnie. No i to by było tyle. Z dzisiejszego filmu nauczyliśmy się, że mamy podobną flagę do flagi Singapuru, ale całkiem odwrotnie. Że Jackie Chan pochodzi z Hongkongu, Pompeje są od lat zalane lawą, a Vesuvius jest pokręcony.